I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Hej kochani, dzień dobry, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Mamy dzisiaj przepiękny poranek, a ja chodzę boso po trawie. Zobaczmy, czy był już zajączek z prezentem. Był. To jest, słuchajcie, wspaniałe, że mój mąż wstaje pierwszy i wychodzi z psem i przynosi mi zawsze jedzenie. Zaraz wam o nim więcej opowiem. Kawka już tutaj spita i mam przy sobie posiłki na cały dzień, które mnie bardzo uszczęśliwiają. Wygodnadieta.pl, catering dietetyczny, dieta pudełkowa. Ja jestem na diecie bez laktozy, 1800 kalorii. Już od 2 tygodni jem tak zwane pudełka, oczywiście niedosłownie. I obiecałam wam, że pokażę wam we vlogu taki cały dzień z posiłkami właśnie z tego typu oferty. Wybaczcie mi, ale jestem jeszcze taka zaspana, że więcej o tej diecie i o tym, jakie mam mocne punkty, jakie słabo, powiem wam później. A teraz pokażę wam moje śniadanie. Po kolei wam będę wszystko pokazywać. To są opakowania biodegradowalne, ekologiczne. Można zamówić dietę też w tradycyjnych pudełkach, takich czarnych. I słuchajcie, ja się strasznie stresowałam, zamawiając dietę u nich, bo na początku miałam w tych zwykłych pudełkach, że będę tworzyć niepotrzebny odpad, ale tak naprawdę, po pierwsze, dowiedziałam się, że te pudełka są do ponownego przetworzenia, ten plastik. Wystarczy po prostu segregować śmieci, czyli robić coś, co ja robię i mam, że większość z was również. I tyle, ale jeżeli ktoś życzy, tak jak ja po jakimś czasie sobie zmieniłam właśnie na te pudełka. Ogólnie w trakcie diety można bardzo dużo zmienić, jak wyjeżdżacie na wakacje, możecie też zmienić sobie adres dostaw. Tylko sprawdźcie u nich na stronie, w jakich dokładnie miastach oni dowożą. I to jest super, w trakcie diety można też zmienić kalorykę, więc i parę innych aspektów. Można też zadzwonić do dietetyka. Ale mówię, to wszystko wam powiem później. Pokażę wam teraz śniadanie i muszę zrobić miniaturkę, bo mam za 20 minut publikację filmu. Bo jest za 29, dzisiaj trochę później wstałam i tam jest niezrobione jeszcze wszystko, więc idę szybko do kompa i będę sobie jadła placuszki z cukinią i marchewką, z dipem z suszonymi pomidorami, cząstki rzodkiewki, oliwki i do tego sałata z pestkami dyni i prażonym słonecznikiem. Jak zawsze na bogato. Wygodna dieta, nie ma tanich produktów. Oni mają jakościowe produkty, bardzo kreatywne dania, więc to wam powiem słowem wstępu. W tle oczywiście Luis pije wodę, bo jak ja nagrywam, to nie może być inaczej. Więc tak, wyłożę sobie to na talerz i pokażę wam, jak to wygląda. Tak wygląda moje śniadanko. Wziąłam chyba za duży talerz i ona ma około 500 kalorii, bo na każdym opakowaniu macie naklejkę z informacją, co to jest za danie, jaka jest jego kaloryka, więc tak to wygląda. Ja, słuchajcie, po pandemii i rozwinięciu mojej pasji do gotowania zostałam absolutnie zmiażdżona rutyną. Ja nie mogę za długo robić jednej rzeczy i już miałam tak dosyć gotowania dla wszystkich i tych garów, i tego zmywania, i tego robienia zakupów, że stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby przejść na dietę pudełkową. Szczególnie, że mój mąż często ma ochotę na inne rzeczy niż ja robię, więc teraz on więcej gotuje i gotuje też dla Oliwki. No a Oliwka za chwilę wyjeżdża na urlop, na wakacje, bez rodziców. Więc tym bardziej będzie to dla mnie czas takiego 100% odpoczynku, co mnie niezwykle cieszy. Więc potem wam pokażę kolejne dania i zdradzę wam też kod rabatowy, który od nich dla was dostałam. Bingo, to jest pyszne! Tak wygląda moja stylizacja dzisiaj, bo mamy piękne, upalne lato, cudny dzień. Więc postanowiłam świętować to sukienką. I sukienka jest z mango, ona ma tutaj takie wiązanie. Na dole odcięta, bardzo fajna, taka leciutka na różne okazje. Do tego jasny speedy i takie sandałki
No Name. Jak sobie wpiszecie w Google sandałki z serduszkiem, no to je na pewno znajdziecie w jakimś sklepie. Bardzo je lubię i wracam do nich. Słuchajcie, rokrocznie w tle umierające kwiaty, a kolczyki to jest apart. A zegarek, o który często pytacie, to jest Fossil. Ja nie wiem, jaki to jest model. On ma, kurczę, tarczę z masy perłowej. Wygląda naprawdę pięknie. Nie pamiętam, gdzie go kupiłam. Albo w Stanach, albo w Berlinie. Już naprawdę nie pamiętam. Mam go wiele lat i bardzo go lubię. No i tutaj dwie takie delikatne bransoletki. Także słuchajcie, jedziemy. Zatankowane, a ja słuchajcie, jadę załatwić jedną sprawę i odwiedzić moich rodziców. Wstąpię do nich na szybką kawę i przy okazji przekażę zaległy prezent na Dzień Taty, bo póki co miałam okazję tylko złożyć życzenia telefoniczne, więc dzisiaj też będzie dawany prezent. Jedziemy. A drugie śniadanie zjem w pięknych okolicznościach przyrody. I słuchajcie, mam tutaj jaglane mini serniczki i cząstki melona, 260 kalorii. Tak to wygląda. Zobaczmy, czy to jest pyszne. Ja ogólnie uwielbiam te wszystkie takie mini babeczki. I dopiero drugi raz mam coś takiego w diecie, bo ogólnie te dania w ogóle się nie powtarzają. Codziennie jest coś innego na śniadanie, na drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Więc potem na koniec dnia wam powiem, co najbardziej lubię, a czego nie lubię. Pyszne. Ale dobre. Chcesz oliwę? Aha. Jeszcze babcie poczęstujemy dziadka. Nie! Zobaczmy melona. Też jest pyszny. Zobaczcie, jakie kwiatki ze mną przyjechały do domu. Dostałam dwa prezenty od mojej mamy. Taką palmę, którą mam w pokoju gościnnym. Piękna jest naprawdę. I dracena. U nas draceny naprawdę świetnie rosną, więc no mam nadzieję, że te również się tu szybko zadomowią. Oto nowe kwiatki w całej okazałości. Tutaj trzeba zdjąć folię. To jest do oliwki pokoju. A to pokazywałam wam na Insta Stories, tutaj było lustro, które spadło ze ściany i pękło na pół. No ale ta rama jest naprawdę piękna, więc będzie trzeba po prostu zamówić na wymiar takie lustro, taki wkład tu zrobić i hej. Już jestem, słuchajcie, w biurze i tak naprawdę kończę pracę. Siedzę tutaj już jakiś czas, sobie w ciszy, zamknąłem drzwi, żeby nikt mi nie przeszkadzał. Tak najlepiej mi się pracuje i cały czas mam na sobie tę sukienkę, w której dzisiaj jestem od rana. Ale jak tylko opuszczę te progi, to przebiorę się w coś takiego bardziej domowego. I tak. Cieszę się strasznie, bo jest przepięknie dzisiaj i zawsze taka pogoda dodaje mi energii. Dzisiaj na obiad kurczak w sosie cytrynowo-imbirowym, ryż paraboliczny i czarny, takie dwa wymieszane, surówka z kalarepą i koperkowym dressingiem, które tu jest na boku, kaloryka 560 kalorii i to danie, tak jak i większość dań, zdecydowanie lepiej wygląda na talerzu. Zobaczcie sami. Znacznie lepiej. Od razu widać, jak wielka jest to porcja. Ogólnie obiady, śniadanie, obiady i kolacje są ogromne, a kaloryka wciąż się zgadza. A teraz wygląda jeszcze lepiej. Ogólnie jemy na dworku, no bo pogoda jest boska. Jak tu siedzieć w domku, jak jest tak pięknie. Tej surówki taki dressing, ja nie robię z takim dressingiem, więc pewnie będzie smakowało inaczej niż maminę. No, taka świeżutka. Chodź już jak. Ryżyk. Zobaczmy mięsko. Mięsko, jak to twoja mama mówiła w dzieciństwie. Ale dobra. Oliwka już zjadła i sobie jeździ na hulajnodze. Fiszce. Na fiszce. Sorry, na fiszce.
pyszne, soczyste. Super jest ten smak imbiru tutaj. Ogólnie wszystko jest. Także zwiem. Zjem i wam więcej opowiem o jedzonku. Chodź, Luisek, hop. No chodź. Hop. Hop. I Luisek też lubi marcheweczkę. Mój kochany. Luisek, przywitaj się z widzami. Cześć. 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 Przyszłam do was chwilę pogadać. I dzisiaj zaczęłam dzień od chodzenia bosej, teraz znowu chodzę boso. Ale trawka przystrzyżona, słuchajcie. Teraz jest suchutko, tak błogo i miło, słuchajcie. I błogość też mnie ogarnia, jak jem. Wiecie, że dla mnie jedzenie jest bardzo ważną częścią życia, ale nie w takim sensie, że po prostu muszę jeść, żeby żyć, ale jak jem, to odpływam. Uwielbiam produkty, które są jakościowe, często kupuję w sklepach ekologicznych, na różnych targach. Takich, wiecie, targach, ryneczkach, kiedyś to się mówiło. Idę na rynek, a teraz idę na targ ekologiczny, no nie? No. I tak, wygodną dietę znam, jak wiecie. To, co mi się bardzo podoba w tych posiłkach, to jest ta różnorodność i kreatywność. U nich dietetyk komponuje posiłki i przez to one są zbilansowane, ale też są pełne smaku. Naprawdę oni mają tak dobrych kucharzy, wszystko jest doprawione, jest bardzo dużo takich ciekawych dań, których nawet nie próbowałam wcześniej, albo gdzieś tam może w jakiejś restauracji mi się zdarzyło. Na przykład jakieś puddingi z tapioki. Wow! Jakiś czas temu było ciasto śliwkowe z owocami na boku. Nie pamiętam, czy to było drugie śniadanie, czy podwieczorek. Ale ogólnie jest bardzo dużo drogich i dobrych produktów. Słuchajcie, żeby mi aparat zwiewało, to sobie możecie wyobrazić, jak zawiało teraz mocno. I tak, było... Przy puddingu z tapioki były też jagody goji i one były idealnie nasączone, nie były twarde, nie były gorzkie, tak jak czasami to bywa, bo to jest superfood, super produkt, ale trudny, a oni naprawdę dają radę z tymi produktami, więc podoba mi się to, że żadne danie się nie powtórzyło. Ja mam, słuchajcie, 5 posiłków, ogólnie tych diet tam jest bardzo dużo u nich do wyboru. I ja wybrałam, tak jak wam mówiłam na początku, dietę bez laktozy, bo ja tak z laktozą średnio, bardzo źle się czuję po laktozie. Czasami ją jem przez zachłanność, ale ogólnie podjęłam taką decyzję. Mam dużo mięsa, ale też bardzo dużo warzyw. I właśnie w tej kreatywności ich kucharzy i dietetyków, co się stało? Podoba mi się to, że na przykład są takie dania nieoczywiste, jak kotleciki z bobu. Ja jestem bardzo otwarta na różne kuchnie świata, tego typu wegetariańskie rozwiązania. Przyszedł mój misiu, bo usłyszał, że mówię o jedzeniu, ale wszystko już zjadłam. Wszystko już zjadłam i po prostu niemalże talerz wylizany, bo pyszny był ten obiad. Więc to jest fajne, na przykład taka osoba jak mój mąż lubi proste jedzenie. On kotlet z bobu, to dla niego to by było too much. Więc to nie jest zdecydowanie dieta dla każdego, warto się zastanowić. Jeżeli lubicie takie różnorodne dania, nie lubicie nudy w kuchni, to polecam. I fajne jest to, jak idziesz na dietę pudełkową, że możesz sobie porobić zdjęcia, zapamiętać, co oni ci podawali i potem masz inspirację na przyszłość. Bo ja już się totalnie wypaliłam podczas pandemii, nie mam pomysłu, słuchajcie, co gotować i tak dalej. Więc tak, raz było danie, które mi nie smakowało i to było śniadanie, i to była sałatka. Po prostu nie przypadła mi do gustu, jeżeli chodzi o połączenie smaków. A tak, jestem zachwycona najbardziej obiadami, śniadania, większość śniadań sztos. Drugie śniadania są bardzo fajne, zdarza się także smoothie, też pojawiają się zdrowe ciasta, no dzisiejsze muffiny, moich rodziców poczęstowałam, bardzo im smakowało. Myślałam, że szczególnie mój tata jest tak jak mój mąż, że jak jest coś takiego zbyt wymyślnego, to niekoniecznie, ale bardzo mu smakowało. No i jak składacie zamówienie, to rozmawiacie z dietetykiem, mówicie, ile życie, jaki chcecie cel osiągnąć, jak u was z aktywnością. No i właśnie ten dietetyk mi podpowiedział, że 1800 kalorii będzie ok. I skonsultowałam to z moim mężem, który też trochę siedzi w tej tematyce diet, treningów i w ogóle. I on powiedział, że faktycznie spoko, bo 1500 to jest jednak za mało. Ja ogólnie nie lubię jeść aż 5 posiłków dziennie, ja wolę 4, więc pod wieczorek zazwyczaj im albo z obiadem, albo z kolacją. I tak to u mnie wygląda.
I słuchajcie, mój kod zniżkowy to jest 10% z kodem VLOGLOLA2020 i on działa do 29.06 do 06.07. W tym czasie musicie złożyć zamówienie i ta dieta do końca lipca, jeżeli będzie zrealizowana, to ten kod Wam przysługuje. Także bardzo Wam polecam. No mówię, dla mnie sztosik, przed nami jeszcze dwa posiłki, więc no pokażę Wam, sama jestem ciekawa, co dzisiaj będzie. Bo to też jest fajne, jak się budzę rano i tak sobie myślę, ciekawe, co dzisiaj będzie do jedzenia. Więc ostatnio Wam mówiłam o tym, że nacho nie mogę trenować, a teraz już w ogóle, bo budzę się, od razu mi burczy w brzuchu i od razu jest ta myśl, co dzisiaj Lola zje na śniadanie. A, ostatnio dużo osób się pytało, bo już wiecie, jak teraz jem, dużo osób się pytało o to, ile razy w tygodniu ćwiczę. W zasadzie cały czas są takie pytania. Ja jestem w trybie już takim letnim, już mi się tak nie chce cisnąć, często jak na przykład jesienią i zimą, czy nawet wiosną. I ostatnio wychodzi na to, że mam dwa treningi w tygodniu. No ale codziennie mam też długi spacer z psem, ogólnie staram się być aktywna. Ale muszę Wam coś pokazać. Zobaczcie to, moje stare spodenki, więc jest nieźle. A ogólnie po 2 tygodniach na tej diecie schudłam kilogram, więc tak naprawdę bezwysiłkowo, bo ja po prostu jem to, co mam podane, że tak powiem, na tacy, w pudełkach, piję dużo wody, no i mówię, mam teraz tylko te dwa treningi, więc tak, spoko. Czyż tu nie jest pięknie? Słuchajcie, jestem człowiekiem, którego łatwo znudzić i który potrzebuje wielu różnych impulsów i który lubi zmiany, ale są rzeczy takie stałe od dziecka, które uwielbiam. Jedną z nich jest kontakt z naturą i spacery po lesie. Wychowałam się przy lesie, w Gdańsku, we Wrzeszczu. No i do tego lasu również w dzieciństwie często chodziłam. Wówczas miałam cocker spaniela, pięknego, cudnego, złośliwego jak 150, więc historia lubi się powtarzać, bo nasz bulldog też jest złośliwy. Może po prostu się upodobnię, ale ja nie jestem już taka złośliwa. Czy jestem? Nie, nie jestem. Szkoda czasu, słuchajcie, na złośliwości. Znaczy, trochę jestem czasami, ale czasami tylko, tak wiecie, dla smaku. Niemniej, spacery po lesie uwielbiam, kontakt z naturą, obcowanie z różnymi akwenami wodnymi, przebywanie, może powinnam powiedzieć, w ich otoczeniu. No zobaczcie, jak to jest pięknie. Tu nie trzeba żadnego filtra, tu nawet nie trzeba nic mówić. Po prostu można wsłuchać się w ciszę, odgłosy natury, śpiew ptaków. Uwielbiam to, uwielbiam to. Podwieczorek to sałatka z ananasem, brzoskwinie i winogron. Otworzyłam, już sobie podjadam. Ale najpierw, co ja tu mam, słuchajcie. A te owoce mają 180 kalorii, a kolacja ma 300 i to są gnioki z bobem w pietruszkowym sosie. Pomidorki koktajlowe polecamy podgrzać, więc podgrzaję je sobie. Zaraz Wam pokażę na talerzu, jaką tu zazdrość wyczuwam. Ale pięknie pachnie. Słuchajcie, dzisiaj taka śmieszna była sytuacja, bo moja widzka wysłała zdjęcie pana, który był tak łudząco podobny do Piotra, normalnie sobowtór. I wrzuciłam to u siebie na Instagram i potem Kretka wysłała zdjęcie w odpowiedzi na tego posta z jakimś typem ze Stanów i też łudząco podobny. Więc trochę się czuję oszukana, bo myślałam, że unikat mi się trafił. Ale co Wam chciałam powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Bardzo często my jesteśmy porównywani, w sensie my, youtuberzy, do różnych osób. No czekaj, chodź, powiedz, do kogo ty jesteś porównywany. Bardzo często Piotr słyszał jeszcze przed laty, jak występował na YouTubie, że jest podobny do... Nie, że on jest podobny do mnie i chodziło o materiał. Dokładnie. I teraz też parę osób napisało, że przecież jesteś do niego podobny. A ja jestem najczęściej porównywana z naszego rodzimego podwórka celebrytów i do osób znanych. Nie, do Katy Perry. No już mi podjada. Że jestem podobna do Martyny Wojciechowskiej. Bardzo często mi to ludzie piszą, a jeżeli chodzi o gwiazdy takie międzynarodowe,
to, że jestem podobna do plotkary. I to nawet Piotrek, jak, jakiś film oglądaliśmy i tam była ta aktorka, jak ona się nazywa, nigdy nie pamiętam. Ale to jest dobre. Przepyszne. I też takich dań, które mi zawodły w pamięci z tej diety, to gulasz wołowy z pieczarkami był obłędny. I ogólnie kurczak i indyk, oni tak to marnują i tak doprawiają, że jestem w siódmym niebie. Czuję presję, bo montuję szybko ten film, który teraz oglądacie. Pokazałam na kompa, ale przecież mam kartę jeszcze w telefonie, w aparacie, bo nagrywam. A film na nasz seans filmowy dzisiejszy jest spauzowany i czeka na mnie, więc czuję oddech goniącego mnie czasu na karku i tym samym szybko zmontuję. I cóż, to był bardzo fajny dzień. Fajnie, że spędziliśmy go razem. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. I moja recenzja diety pudełkowej. Więc trzymajcie się ciepło, kochani. To wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa!